The corona role play server is waiting. Saturday comes, adventure comes. A Luziaki ready to go into battle. Having fun is our goal. Corona role play is the best server. Shared adventures, fun and dancing. Common concerns, struggle and survival. Though the power of our hearts unites us. The capital of our Lucio war invites survivors. Dobra, panie i panowie, startujemy. Muras nie widać, że zasnął i to na dobre. Nielegalne substancje. Także będzie 5 na 5. Zaraz się zaświecę. Zasady są proste. Macie odegrać scenę jednej z walk Wietnamusa. Wszyscy rozbieracie się do naga, do majtek. Nic na sobie nie macie. Zostawiacie wszystko w samochodach, zostaniecie przeniesieni za spodą składy. Dobra, to idę się do rozsału. Idę co do auto. A jak ktoś majtek nie ma, można bez? Możesz bez. O Boże. A ty masz... To gruby, jakie gacie. Od babci pożyczyłeś? Panie, ja nie mam majtków, mogę w spodniach chwilowo? Stracisz. Dobra, mi się wyjebało i się nie wstydzę. Trudno. Nie patrzę. Chodźcie, koleżanki, chodźcie. Nie wyrzucę rzeczy, bo ktoś nas tu naładował. Ja miał być bez ubrania, ale odszukują. Ty chowaj tego pindolka, proszę. No nie mam majtek, mówił, że mogę bez. A to nie jest pindolek, tylko przepuchlina. Chodźcie, dam jakieś. Więc tak. Są dwie drużyny, jest was 10. Będzie po 5 osób. Macie 40 zestawów przygotowanych. Musicie wykorzystać wszystkie. Po stronie wietnamskiej. Alvaro, Bruzia, Cory, Przemo, Bogdan. Alvaro, dawaj to raz. Na miejscu dostaniecie za chwilę. A ja się nie zapisałem, patrz, zapomniałem się zapisać. Ja też się zapomniałem zapisać. Ja chcę być tu z Ringo, jak coś w tym razem. Po stronie USA. Ringo, tak. Don Mateo, Neon, Shadow, Marek. To jest. Tak samo, na miejscu dostaniecie wszystkie ciuchy, broń. Po jednym zestawie, żeby było. I 40 zestawów macie wykorzystać. W razie śmierci po prostu piszecie do Ali, z jakiej strony walczycie i gdzie ma zrespić. Okay. Ale zostaną zestawy nam jakieś? Nic nie zostanie, wszystko macie wykorzystać do końca. We'll be right back.
A ja akurat jak dwójkę robiłem, no. To ma chud żaleby. Ale przygotowali zajebiście, ty. Akurat dostałem helikopterka, no, jak dwójeczkę robiłem. A nie, przepraszam, są spodnie, są. To i ogólnie wszystko jest ogrodzone dookoła, to jest wasz plac zabaw. Bawicie się według własnych zasad. Okay. Jedna rzecz. Magazynki? Po jednym magazynku nułek? Masz magazynki? Dwa magazynki, bo masz w spodniach. Masz wszędzie. A są. Więc tak. Zasady proste. Jeżeli wam zabraknie amunicji, możecie podnieść z kolegi trupa, ewentualnie sobie wymienić broń z przeciwnika i z magazynkami, jeżeli będą. Wasz wybór, wy decydujecie tutaj o wszystkim. Jeżeli ktoś ginie, tak jak mówiłem, daje znać Alicji, zostanie zrozpiany tutaj, zakłada ponownie ciuchy, leci dalej się bawić. Jak to robicie taktycznie, czy coś? Wasza decyzja. Do Alicji wszystko. Ale to pisać po nim, tak? Normalnie na PMO. Każdy powinien posiadać karabin, miecz i strój. W każdym stroju znajdują się dwa magazynki. Jeżeli komuś zabraknie magazynków, może podnieść z kolegi trupa albo z przeciwnika. To już wasz wybór. Oni mają takie zrozumiałe? Tak? Broń mają. Oni mają amerykańskie. To magazynek nie przypasuje. Chodzi o to, że możesz całą broń w razie czego z trupa sobie podnieść i jak ci zabraknie amunicji. Dobra, ale nie podmieniamy, nie? Nie, to i wszystko i tak zostanie później na placu. Wszystko zrozumiałe? Masz jeden w broni i dwa masz w ciuchach, to masz trzy. No tak, to jest wystarczające. No wiesz, pierwsze koty za poty, trzeba zobaczyć jaki teren i tak dalej, nie ma co brać więcej. Że brali, nie wiem jaką mają broń, ale nie wiem czy jak zabijamy kogoś, czy nie lepiej zlutować go tutaj, żeby nie wykorzystywać naszych magazynów, jakby pasowało. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Lepiej jakby, chodzić jakbyśmy po dwóch, nie? Kogoś i ich magazyn jakby pasowało na naszej broni, to ma więcej luto, kurde, niż skrzynka. Dobra, mam, kurde, mam takie oznaczające się czapki, nie? Kurwa, mam nadzieję, że oni też będzie. No i będą mieli chyba... Nie wiem jak. My tu jesteśmy widoczni. Dobra, co? Ja mam start. Tak, ja gotowy. Kurde, ja się nigdzie nie schowam, za duży jestem. No. Tak. Dobra, poszedł sygnał. Ruszamy. Jedziemy. No to panowie, powodzenia. Ktoś tego jest teraz z placu już. Ty już tam pogarniesz tutaj. Już tutaj też wyskoczyli. Już biegam. Pogarniesz czy zostawać tutaj? Zaraz ktoś jeszcze mi w łeb strzeli.
Zabieraj szafy, granat. Tylko szkoda, jest tylko jedno miejsce. Możemy tylko po jednym się pójść. Nie ma co wcisnąć tego. Pytajcie. Bogdan? No. Jesteś w jednej drużynie. Ty jesteś Amerykańcem czy Chinolem? Amerykańcem. Jak Chinol?
to musimy się z nich wyrzucić. Leży? Leży, leży. Ewo, tak powiedziałem, że jak zabraknie amunicji, mogą sobie podnieść z trupa kolegi, ewentualnie z trupa. Tak jak na wojnie. Leży. Jesteście tam, gdzie byliśmy? Tak. Trochę dalej, no.
Zapomniałem, że tu nie ma full auto. Kurwa. Oni powinni jakieś bandaże też przygotować, nie? Możesz się pociąć na szmatkę, czy ty zawsze jakieś jedno. No tak, tylko że jak miałem tyle tych ran wcześniej, tak to jakby były bandaże, to mi się dało radę wyleczyć. To całe USA leży? Nie, nie, podpijam. Kurwa. Sorry, mate. No, przypadkowo, sorry. Kontakt. Nie widzę skąd. No i trzeba się chyba zebrać i dwójkami, nie? Bo pojedynczo to nas wybijałem na kukur.
Teraz wszyscy w USA patrzą, podejdzie pod nich i pod ich bazę i się skończy. Kurwa, na respie. Tam na lewo uważaj, będzie taka wnęka i takie domki słomiane, tam jeden kampi. A ja tam byłem przed chwilą. Czym się sprawdzało amunicję? Shifter. Ty się wypaliłeś? Nie. Tam. No mówiłem ci, że... Widzę kogoś naszych pod płotem. Patrzę na te... Tak. Kamiona. O, zakończujesz mi! Jest nas tu trzech. Coś tu będzie. Kontakt lewy. Lewy namiot. Za namiotem schowany. Przejmujemy tą wioskę! Dwóch położyłem. Jest trzeci. Trzeci w środku. A, zostałem po głowie. Jest trzeci w środku. A, dostałem po głowie. Wezmę na plecy, ale coś po nekory nie mogę zabić. Jestem za tobą. Mamy dać im wyjść z bazy. Dobra, ale tak ginę. Masz magii jakieś pełne? Bieraj. Kurde, i spadłem. Nie. Drugi raz skinąłem, sam się zabiłem przez przypadek. Aha, to po mnie, ale... A, bo za blisko byłeś, bo nie. Na kory chyba przeżyła. Można to, aha, jest. Jak można sprawdzić dokładnie? Nie można. Nie, nie. 10 czasów. No powiem wam, że pistolety nam się kończą. Jeszcze trochę mamy tych zestaw. Mhm, dobra. Lecimy lewą, ja prawą. Ty od prawej, od prawej. Przemysława zrobiłem. Gdzieś od prawej strzały. Tak, 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 lecz tą naszą prawą. Tą tutaj skutanie. Prawą stroną biegną. Dobra. Posiłki już w drodze. Lecimy. Są tutaj gdzieś za tymi płotami.
kąsach to nie widać. Daleko pobiegły. Grzybek. Idę, nikogo nie widać tutaj. Ja też, Mateusz, widzę twój znaczek, tak czy nic. Oni chyba są na naszej bazie, jakiś wybuch tam był. Nie. Na środku mapy. A oni mają granaty? Ej, tu jest jakiś domek. Widziałem kogoś. Dziewczyny szaleją granatami. Chcę sprawdzić, ile strojów zostało. Od strony wybuchów. Są jakieś w ogóle zabudowania. Czy jakaś stojownia, nie? Lejdami. Ty tam jesteś? Nie, strzelasz do naszego. A. Ja w środku i dwóch ich zabiłem. W środku było dwóch. Kto? Jeszcze ktoś tam jest? W tym domku są granaty. Nie ma nikogo. Zapraszam. O! Zauważyli mnie. O! Alvaro był tu w krzakach, ty. Dobra, przyjmujemy tą lokację. Granaty są. Wy jesteście tutaj, przy tym? Przy tym domku wy jesteście? W środku jest. Tak, tak. W środku. Okay. 11. Granaty na pewno. Ja jestem pod spodem, jak chcesz. Jestem w środku budynku, więc trochę wchodzę. Podchodzą tu do nas, słyszę kroki. Ja już mam minus 1000 kasy, do ilu jest i leży się wystartuje. Nasz nawala tutaj na środek z tej MP. Z prawej strony jeszcze coś jest. Fruzia, Deda, banie dostała. Thank you.
Ej, jeden na werandzie już jest. Woda nie, to nie. Kurwa, uwaga. Bogdan leży? Ale skoczył, kubaniec. Ej, jeden na werandzie już jest. Kurwa. Leży Bogdan. Jeszcze jeden na werandzie? Jeszcze ja na werandzie. Muszę się poleczyć, dostałem. Aj, jest na werandzie. Leży w ludzie. Z werandy. Dobra, ja też biegnę, bo mi też... Z werandy. Czy z środka przychodził? Jest ktoś tutaj z naszych, czy nie? Ja się staram dobiec. Aha, już się skończyło tutaj. A, czyli USA wygrywa. Ktoś mnie dojebał, kurde. Widzę Chińczyka i drugi bieg. Idę im na plecy. Gruzia leży. Patrzymy mnie. Na Kori leży. Na Kori leży. Podbiegam do domku. Ale w domku ktoś może być. Ja jestem w środku. Byłem, wyszedłem już. Ktoś ma możliwość załatania. My wygraliśmy chyba i tak jest. Mhm. Chodź tu, na szmatki. Dzięki. Połatam się, 25 życia. Czerni biel. Przez dom. Ja ci pomogę zaraz. Ja się brudnymi szmatkami tu robię, więc... Od strony domku są. Ale od której strony? A nie, to widzę naszego, dobra. Ale go sprzątnął ktoś, ale dostałeś gułę w łeb. Czy to jest śmierć? Chodź, zdjął. USA możesz rozbić, tak? Tylko Wietnamów już. Został tylko Przemek.
Jeszcze Przemek dycha. Mysza leży. Kurde, chciałem go z haczety. Chciałem go z haczety, który mi go sprzątnął. A mnie obił, kurwa. Menda. O! USA wygrywa bitwę. Oh yeah. Ej, a mi się gra zbudowała, nie mogę się zespać.